Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Kończy nam się powoli ten miesiąc, ale rozpoczął się nowy tydzień, poniedziałek, 29 dzień listopada. Czas na temat dla reportera. Jarek Adamek ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. I czekamy na wasze telefony do godziny 9:45 bez zmian. Pod numerem 65 529 5529. I zapraszamy do dzwonienia. Czym prędzej, im prędzej, tym lepiej oczywiście, bo pół godziny to niby dużo, ale jak się zawsze okazuje, zawsze jacyś spóźnialscy są. Ktoś dzwoni. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Mieszkam w miejscowości Wonieść. Mamy tu piękne jezioro i wędkarzy, którzy zostawiają dużo śmieci. Nikt się tym nie zajmuje. Czy można by z tym coś zrobić, gdzieś zgłosić, bo nawet nie wiem gdzie. No też się zastanawiam, kto w tym momencie, czy Straż Rybacka, może Straż Rybacka. No Straż Rybacka akurat kiedyś byłam na spacerze, chodzili, ale oni w ogóle na to nie zwracają uwagi. A ja sprawdzę, czy oni sobie tak mogą nie zwracać uwagi, bo to pewnie najprościej sprawdzać karty wędkarskie. Ale to, czy wędkarze dbają o to miejsce swojej pracy. No właśnie, chodzi o to, że nie dbają, no a widać, że to są ich śmieci, bo to są puszki po kukurydzy, to są grille, gdzie tam sobie palą. Po prostu ktoś tutaj ścina czasami te krzewy, nie wiem kto to jest, że o jako taki, ale wszystkie te śmieci zostawiają. To, co ja pamiętam, to one zalegają 3 lata, jak nie więcej, no. I tylko ich jest więcej. No to bardzo źle teraz świadczy. Troszeczkę się znowu odsłoniło, bo po prostu trawa już więdnie i to znowu widać i to tak będzie, tu są nawet bobry, to wszystko później jak jest w workach, to roznoszą. No tak. No wie pani, są w niektórych miejscach, wiem, że w Bożkowie zawsze takie coroczne akcje sprzątania. No ale mnie to tak zawsze trochę, mam mieszane uczucia wobec takich akcji sprzątania. Czy cudownie, że są fajni ludzie, którzy sprzątają, ale no tak naprawdę to powinni po sobie sprzątać ci, którzy no naśmiecili. Dobrze, ja oczywiście sprawdzimy, no bo mówię, to są śmieci, które są stare, zaległe, to już nawet tych, co to zrobili, się pewnie nie da ustalić. No na pewno. Ktoś, nie. Jacyś ludzie dobrej woli po prostu muszą to posprzątać. Mhm. Chyba, że komuś się to zleci, ale temu komuś trzeba zapłacić, prawda? No teraz i pewnie kto, dlatego się tym nikt nie zajmuje, nikt tego zapłacić. Nie pilnuje. Tak, no, i tak to koło się kręci. No to bardzo źle świadczy przede wszystkim o wędkarzach, którzy... No, tak, można powiedzieć. No dziękuję. Dziękuję. Gdyby pan mógł coś zrobić. Dobrze, w tej spróbujemy sprawie, to oczywiście przekazać. To pewnie do gminy, jak to z każdą sprawą. Nie wiem, ale mówię, to pewnie jakaś duża akcja sprzątania, bo to jezioro w końcu dość spore jest. I teren też rozległy. Ale dziękujemy pani bardzo za ten sygnał. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy mieszkają nad jeziorem Wonieskim i nad innymi jeziorami. Trochę wam zazdroszczę, ale. No niedobrze, panowie wędkarze, państwo wędkarze, bo może też kobiety wędkujące są, chociaż myślę, że kobiety sprzątają po sobie, bo są porządniejsze od facetów, taka prawda. 65 529 5529, to jest nasz numer telefonu, jak zawsze w każdej sprawie z całego regionu. Jak sobie państwo chcą podyskutować, to też zapraszam. Jak chcą państwo zwrócić uwagę na coś, co was w weekend ubodło, to też, jeżeli macie jakieś pytania, sprawy, mamy telefon. Zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak się składa, że jestem wędkarzem, jeszcze strażnikiem do tego. O! Rybackim. Jest tak, wie pan to, że jeżeli wędkarz wchodzi na stanowisko, to na tym stanowisku jest bałagan, to albo nie śpi na tym stanowisku, albo musi to posprzątać po kimś. Taka jest etyka wędkarska. To znaczy jest taki przepis tutaj. Przepis taki, nawet. Że no nie, no jeżeli chce usiąść na tym stanowisku, a jest tam bałagan, no to musi po tym poprzedniku posprzątać. Mm-hmm.
Chyba, że sobie znajdzie inne stanowisko czyste i nie będzie wtedy sprzątał, nie? A obok to zaśmiecone będzie dalej. Ale niech, no, ale niech mi pan, ale niech mi pan powie, panie strażniku, czy wy rzeczywiście możecie egzekwować takie sprawy jak sprzątanie? Ja jestem społeczna straż, nie? No, ale okay. Wiadomo, że można zadzwonić na policję. Aha. Można dostać mandaty. Ale, ale tak jak Straż Rybacka daje mandaty, ja tam dokładnie nie wiem, bo nigdy wędkarzem nie byłem, natomiast no tam sprawdzacie te karty wędkarskie i te sprzęty i te rozmiary i tak dalej, to czy możecie też pogonić za bałagan? Pogonić możemy. Pogonić. Wiadomo, uwagę można zwrócić, nie? Aha. Społeczna Straż Rybacka akurat nie ma jakichś tam wielkich, powiedzmy... Kompetencji. Jedynie, że traktowana jest jako urzędnik publiczny, organ państwowy. Ale doświadczenie, wiem pan, że chodzimy na kontrolę, każemy sprzątać, nie? To sprzątają ludzie, nie? Jest tak, że wie pan, to zapakują sobie te śmieci w reklamóweczkę i nie zabiorą do samochodu, tylko zostawią koło samochodu. Nie? Boże, bo to taki ciężar, żeby się amortyzatory poływały. No, tak jest, wie pan, zanim to jakieś tam pokolenie dojdzie do tego, że tak będzie, jak powiedzmy, na zachodzie. Ja myślę, wie pan, że może właśnie kwestia jakiejś takiej etyki, jak mają inni pasjonaci, hobbyści, nie wiem, myśliwi, też pewnie jakąś etykę. Więc to jest tak, że może ci starsi powinni tych młodszych wychowywać, być młody, ale te puszki to tam trzeba zabrać ze sobą, nie? Powiem panu z doświadczenia naszego tutaj, powiedzmy, bo my jesteśmy, ja dzwonię z Borku, nie? No to mamy tam taki ładny zalew. No jak są kontrole, jest czyściej, bo kiedyś naprawdę zbieraliśmy bardzo, bardzo dużo śmieci. Nie? No tak, dobrze. Jest to, wiadomo, że ludzie się przyzwyczają do tego, że ten porządek jednak już teraz jest lepszy, nie? No bo też nie, przyjemniej jest, jak człowiek wchodzi na czyste, niż jak wchodzi na zasyfiony brzeg, tak? Na zasyfiony. Tak, ale mówię, jeżeli Kasia jest bałagan, no to on musi posprzątać to, nie? Dobrze, bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich wędkarzy porządnych, znaczy się, bo tych, co bałaganią, to mniej pozdrawiam, albo właściwie to nie pozdrawiam, ale to tak jak wszędzie w życiu, no. Las jest fajny, jak się chodzi na grzyby, albo się piknikuje, ale jak się tam wywala opony albo puszki po oleju, to już nie jest tak fajnie. 65 529 5529 to jest numer, na który dzisiaj dzwonimy, jak codziennie, od poniedziałku do piątku, między 9.15 a 9.45. Dwa telefony za nami. Rybacki temat na start. Wędkarski nawet. Tak, wędkarski bardziej rzeczywiście. Podobno różnica i podobno się obrażają i nawzajem, jak się mówi o jednych właśnie tym drugim mianem. To tak słyszałem właśnie o hydraulikach też. Że co się... To nie hydraulik, tylko instalator sieci jakiej? I nie można powiedzieć tak. Na takiego instalatora. Móc można, natomiast niektórzy mogą się obrazić. No proszę. Tymczasem odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Witam. Witamy, dzień dobry. Halo? My słuchamy pana. No dzień dobry, ja zgłaszam taki problem. W Starym Bojanowie przy przebudowie linii kolejowej nie zostało wymienione ogrodzenie przy torze numer 2. Czyli jadąc z Poznania w kierunku Leszna. Wypisuję pisma do wszelakich instytucji, czyli do PLK w Ostrowie, przetrzymali pewnie 3 miesiące. Zostało to przekierowane do Poznania, nadal się nic nie dzieje. Dzisiaj dzwoniłem, okazało się, że administrator w Lesznie, czyli dział nieruchomości PKP, podano mi numer kontaktowy, przedzwoniłem, zostałem bardzo nieprzyjemnie potraktowany, że jeżeli coś jest źle, to ma to zrobić gmina, czyli bezpieczeństwo przy torze, przy którym za niedługo pojadą pociągi 160 na godzinę. Nie ma właściciela. Również zawarłem w piśmie sprawę oświetlenia schód wejściowych do budynku dworcowego w Starym Bojanowie. No, nic się nie dzieje. Przy tak dużej inwestycji otrzymają odpowiedź, że jak mi się nie podoba, jestem sołtysem. Jak mi się nie podoba, to gmina niech zrobi. Nie wiem, że czekamy, aż pociąg kogoś zabierze przy tej prędkości i wtedy może będziemy myśleć, że coś by należało zrobić. Chodzi o pewnie 50-60 metrów płota i o jedną lampę. Gdzie się żarówka przepaliła albo wymiana całej może oprawy. Czyli jak dobrze rozumiem, chodzi o takie ogrodzenie, które oddziela tor od... Od zejścia, czyli od dojścia albo zejścia z peronu numer 1 w Starym Bojanowie. Aha. I to jest teren kolei, jak rozumiem, tak?
to jest teren kolei. Tylko w tej ilości spółek, które tam funkcjonują. No tak. No, ja mogę powiedzieć... inwestorem była spółka PKP PLK, która powinna, że tak powiem, PKP PLK, rozmawiałem też z Centrum Realizacji Inwestycji, czyli z panem dyrektorem Szczepaniakiem, odcina się od wszystkiego. Tam słyszę takie informacje, że źródełko z kasą już wysycha i tak dalej. To przecież jeśli mówimy o bezpieczeństwie ludzi, no to na litość boską. No, ukłania się pytanie, kto odbierał te roboty, tak? No bo jak się odbiera, no, to... No tam jeszcze w innym punkcie wysłanym, bo ja no mnie też jest sprawa, zgłosiłem do nadzoru budowlanego, sprawa w toku, zobaczymy co będzie dalej, ale no przecież nie możemy grać z życiem i bezpieczeństwem ludzi. Rozumiem, czyli to ogrodzenie było, ale nie ma obecnie, ogrodzenie, tak? Było i jest powiązane na sznurkach, na jakichś palikach, ja mogę zdjęcia powysyłać. Takie coś. A to będziemy wdzięczni, jakby pan na serwis małpa.lk.pl wysłał. To jest nasz... A niech mi pan wyśle SMS-em adres mailowy. Jak masz numer w telefonu? Masz. Dobrze, to postaramy się panu to wysłać. Zaraz poproszę kolegę, który najczęściej kolejowymi tematami się zajmuje. No bo wiem, że często się zajmujecie. To żeby się z panem skontaktował. Dobra. I będziemy na ten temat rozmawiać i także rozmawiać oczywiście z koleją, bo... No jasne. No bo takie spychanie, gmina robi płot, jak on jest na terenie PKP rzeczywiście, no to, a nie gminnym. Absurd. No to troszkę dziwne. Panie sołtysie, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. A tego SMS-a z tym... Znaczy, wie pan co, mamy numer do pana, dlatego któryś z moich kolegów, który się zajmuje tematami kolejowymi, się po prostu z panem skontaktuje, zadzwoni do pana albo coś. Dobrze? Fajnie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, panie sołtysie. No i czekamy na kolejne telefony. Jeszcze przed przerwą na pewno odbierzemy jedno połączenie. O ile oczywiście się pojawi, a na to bardzo mocno liczymy. Poniedziałek dzisiaj taki spokojniejszy. Ja ci powiem, że wczoraj po południu, jak tak sobie wyszedłem z domu po południu i zobaczyłem, co się dzieje na dworze, albo jak mówią w Galicji, na polu, to pomyślałem, że dzisiaj będziemy mieli temat przewodni pod tytułem Zima zaskoczyła drogowców. A, jednak nie. Ale jednak nie! I tu jest, powiem szczerze, taka niespodzianka dla mnie, bo w niektórych miejscach w Polsce rzeczywiście tego śniegu nawaliło. Solidnie, tak, rzeczywiście. Widziałem zdjęcie z Olsztyna, gdzie w Olsztynie to tak będzie za 8-10 centymetrów. W Łodzi, w Warszawie też przed rozpoczęciem weekendu dość sporo, natomiast gdzieś tutaj troszkę nas ominęło. Za to wiatr w środę dość solidny, też w prognozach o tym była mowa. A koniec grudnia ma być bardzo... Koniec grudnia? Tak, tak. A może białe święta? Może białe święta? Szczerze? Tam, gdzie kończy się nauka, tam zaczyna się meteorologia, jak mówił pewien stary pilot, i na dalej niż 3 dni prognozy pogody są trochę wróżeniem z fusów, także na koniec grudnia to nie. Chyba, no że, jeszcze trochę chyba że widziałeś Indian, którzy chrust noszą. 65 529 5529. Czekamy na państwa telefony cały czas, z całego regionu i oczywiście tematyka dowolna, zależna od państwa, wystarczy po prostu ten numer telefonu wykręcić. 65 529 5529. I mamy telefon. Połączenie. Tak. Dzień jest. Dobry. Halo? Halo? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę pana, jestem strasznie zbulwersowana. Krzyczeć mi się chce. Boże drogi. Byłam na koncercie Teresy Werner. No, super koncert. Ale co się działo na sali, to przechodzi granice ludzkiej, nie wiem, pomyślności, że tam nikt nie kontrolował tego. Było tak dużo ludzi, dostawali krzesełka, praktycznie siedział jeden przy drugim, albo może nawet i na drugim. Trzech panów bez maseczek oczywiście, nikt nie zwrócił uwagi. Większość ludzi maseczki na brodzie. Tłok przy szatni, tłok przy wejściu, tłok przy wyjściu. Kochani, co za 2 tygodnie, co tu się w tym Lesznie będzie działo? My się powinni od razu na kwarantannę wszyscy być skierowani. No może wszyscy zaszczepieni, proszę pani, na tym koncercie. No ale podobno nawet zaszczepieni zarażają. Próbuję jakoś tutaj panią pocieszyć, żeby się pani tak nie denerwowała, ale rozumiem. Chyba to nie chodzi o mnie, bo ja jestem 3 razy zaszczepiona.
ale też ile tam było ludzi, którzy może nie są zaszczepieni, albo uważają, że oni nie zachorują, albo że oni nie roznoszą tej choroby. No dobrze, ja rozumiem, że no Leszno powinno jakieś tam koncerty używać, urządzać, ale niech to będzie normalne z głową. Okej, no tak, to był koncert w Moku? W Moku, tak. Moku. No pozdrawiamy serdecznie Mok. Mam nadzieję, że rzeczywiście kontrolowaliście, jak to wygląda. Chociaż z drugiej strony pewnie zaraz by się znalazło 50, którzy by powiedzieli, z jakim prawem się mnie kontroluje i dlaczego mi się każe maseczkę dać. No ale dziękuję bardzo. Życzę zdrowia przede wszystkim i żeby się pani nie denerwowała. Ja byłem wczoraj na koncercie na rzecz Macieja Urbana i na ławeczkach były takie karteczki, zachować odstęp. I nawet od własnej żony pewien odstęp zachowywałem. Nie patrzyła na to życzliwie. Chwała panu za to. Tak, nie patrzyła na to życzliwie, ale ja się czułem bohaterem. Tak. Ale tam pewnie ze 100 krzeseł jeszcze dostawiono, że tam nie było żadnej możliwości przejścia. Rozumiem. Bardzo pani dziękuję. Pozdrawiamy miejski. Życzę zdrowia tym ludziom. Tak, chociaż koncert był fantastyczny, bo to są moje klimaty. Naprawdę pani Teresa się postarała. Ten Chorwat przepięknie, piękny głos, że warto było. Ale ja byłam przerażona tą ciżmą, która tam była na tej sali. No, to tak. Jak się takie rzeczy będą działy, to możliwe, że wkrótce znowu pozamykają nas w domach. Dziękuję pani bardzo, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia życzę i zdrowia i teraz krótka przerwa. I druga część tematu dla reportera przed nami, mamy już połączenie. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry, słuchamy. Dzień dobry panie Jarku, jest mieszkanie w Gniedzielicno. Ja takim tym bajecznym pytaniem zacznę może rozmowę swoją. Czy na skrzyżowaniu wolno wyprzedzać? Odpowiedź chyba znamy. No, chyba znamy. Ale boję się mówić, bo mi prawo jazdy mogą odebrać. Ja wiem i kiedyś się to sprawdziłem. Do czego zmierzam? Chodzi mi o skrzyżowanie w Lipnie, główne skrzyżowanie światłami, jedno jest zresztą. Skrzyżowanie w Lipnie, ja wiem gdzie, no okej. Okay, no. Jadąc od urzędu gminy w kierunku Osiecznej, zatrzymujemy się przed sygnalizacją świetlną. Są dwa pasy. Zapala się zielone. Kończy się skrzyżowanie, jest jeden pas. To co ten robi na lewym pasie? Mnie wyprzedza, albo próbuje. Jest na zasadzie taki, kto rozsądniejszy, kto po prostu pierwszy, bo gdyby to skrzyżowanie było skończone z opisem, że na lewo skręcie tylko i wyłącznie na Radomicko, okej. Okay. Ale z dwóch pasów się robi zaraz jeden. I trochę to jest tak moim zdaniem coś niedopilnowane. Znaczy, jadę od strony Urzędu Gminy. Tak jest, Murkowa Urzędu Gminy. Mam dwa pasy na skrzyżowaniu. Kończy się skrzyżowanie w jeden pas. Bo jest wysepka naprzeciwko. Aha. Ale z lewego pasa można jechać... Na oznaczeniu poziomym na drodze było kiedyś, teraz może zima to już zmyła, że było na wprost i na lewo. No to przecież to... A z prawego jest na wprost, czy z prawego jest... Jest na wprost. Aha, czyli z obu pasów można jechać na wprost. Ale za chwilę jest jeden pas tylko. No, już rozumiem, bo ja tak właśnie próbowałem sobie zwizualizować to skrzyżowanie. Czyli ja mogę i z lewego, i z prawego jechać na wprost, gdzie mam tylko... Panie Jarku, tylko i wyłącznie z lewego pasa w lewo, byłoby okej, tak wszędzie... Albo z prawego w prawo. Albo z prawego w prawo. A tu jest i z lewego, i z prawego na wprost. A droga się kończy. Na skrzyżowanie zaraz, na jeden pas. Szanowni mieszkańcy Lipna, jeżeli nas słuchacie, to powiedzcie, czy tam rzeczywiście należy... Jeszcze się nikt może nie skleił, ale ja nie raz, nie dwa... Rozumiem, hipotetyczna sytuacja jest taka, że mogą dwa auta jednocześnie wjechać w to jedno wąskie wyjazd. Tak, ten jeden dokładnie wąski tak. Dobrze, to jest WZDW, czyli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich i ich kompetencja. No cóż, wyślemy im maila z prośbą, żeby się przyjrzano temu miejscu. Zapytam też pana wójta, czy tam na przykład gmina już podejmowała jakieś interwencje, bo mówię, skrzyżowaniem pewnie zarządza, ponieważ to jest droga wojewódzka, to ten zarząd, natomiast czy może gmina już w tej sprawie jakoś interweniowała. Zapytam pana wójta, jeżeli nie, to mówię, do WZDW
spróbujemy przekazać takie pytanie, żeby się przyjrzano tej sytuacji. To przypominam, podobnie trochę jak ta sytuacja z tym skrzyżowaniem w Kłodzie, gdzie na skutek interwencji użytkowników zmieniono organizację. To, jak wiemy, nie wszystkim się podoba. Ale w tym lipcu rzeczywiście, no, ciekawa sytuacja i oby nie niebezpieczna. Dziękuję panu bardzo za ten sygnał. Dziękujemy. Pozdrawiam. I mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Ja odnośnie tutaj przedmówcy. Skrzyżowania, no. W Lipnie jest taka sytuacja, że właśnie jak od strony Murkowa tam się jedzie, tam jest dosyć szeroka ta droga, mhm, przy samej krzyżówce, więc śmiało ten, kto jedzie w prawo, to staje po prawej stronie, obok niego staje ktoś, kto chce jechać prosto lub w lewo. Wystarczy na dobrą sprawę, jeśli temu panu coś przeszkadza, napisać pismo do urzędu gminy. Namaleją po prostu na środku pas, który oddzieli w prawo i prosto. No, znaczy ja przypominam, że to jest akurat... Tam jest naprawdę bardzo, bardzo bezpiecznie. No. Mhm. Jeśli ktoś uważa, no jeśli jedziesz prosto czy w lewo, wiadomo, zjeżdżasz do lewej krawędzi. Jeśli chcesz skręcić w prawo, zjeżdżasz do prawej. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. Czekamy na państwa opinię. Czy tam rzeczywiście to skrzyżowanie jest niebezpieczne i należy oznakowania zmienić, żeby nie doszło do nieszczęścia jakiegoś. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Ja w naszej innej sprawie. Zauważyłem wreszcie, znaczy większość leszczynian powinno zauważyć, że karetki, które dowożą ludzi do szpitala, przebijają się niepotrzebnie przez miasto, kiedy przez... od ulicy Unii Europejskiej przez rondo pojechałyby dalej i wjeżdżają na teren szpitala. To prawda. I tak się zastanawiałem, czy to jest brak po prostu rozeznania przestrzennego wśród władz dysponujących za gospodarowaniem przestrzennym miasta, czy po prostu nikt tego nie bierze pod uwagę, że można by te tereny, na przykład, jeżeli tam jest własność prywatna, wykupić i to poprowadzić bezkolizyjnie. Wielokrotnie obserwowałem, jak utrudniają kierowcy karetką przebijanie się przez zatłoczone miasto, szczególnie w godzinach szczytu. Warto by władzom miejskim dać pod rozwagę to, żeby po prostu tą rzecz usprawnić. Moim zdaniem całemu społeczeństwu się to przysłuży. Znaczy, to chodzi o dojazd z ronda Roszarnia do wojewódzkiego szpitala zespolonego. Więc z tego co wiem, władze miasta rzeczywiście o tym poważnie myślą i jest planowana taka droga, tylko tam jeszcze jest kilka komplikacji. Jedną z nich jest lądowisko dla śmigłowców, które znajduje się w osi tej drogi. I jest teraz kwestia, że do tego lądowiska nie bardzo jest gdzie przenieść. Myślą, pracują nad jakimś rozwiązaniem. Z tego co wiemy, Wielkopolski Urząd Marszałkowski ma zamiar w przyszłym roku modernizować to lądowisko. No i toczą się dyskusje, czy przy okazji tej modernizacji nie można by wprowadzić jakiejś możliwości poprowadzenia tam drogi. Teraz pytanie oczywiście, no bo to jest kwestia być może tego, że jak śmigłowiec będzie lądował, to ta droga będzie zamykana po prostu na tę chwilę. Chodzi oczywiście o śmigłowce ratownicze. Wiem, że to nie jest tak, że miasto nie myśli, bo planiści miejscy doskonale wiedzą, że to jest bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza, że osoby spoza Leszna jadące do szpitala widzą szpital z tego ronda i niektórzy jadą tam na wprost i właśnie muszą zawracać. Także plany są, tylko brakuje, przede wszystkim jest ta kolizja związana z lądowiskiem dla śmigłowców. No, miejmy nadzieję, że uda się to rozwiązać. Wokół szpitala jest sporo terenów leśnych, które są niezabudowane, no bo są tam tereny również zabudowane i przenieść to lądowisko kawałek dalej. No to właśnie chyba... jest podobno trochę skomplikowane, bo tutaj wymogi są te służb lotniczych, tak? Dlatego też to lądowisko ma być modernizowane, bo ono już nie spełnia jakichś tam zasad, które Polska Agencja Żeglugi Powietrznej albo Urząd Lotnictwa Cywilnego, nie wiem, która teraz z tych służb postawiła. No i dlatego trzeba zrobić modernizację. Czy można będzie przy okazji tak zrobić, żeby
od razu za jednym zamachem i za jednymi pieniędzmi chociaż tam tę drogę wytyczyć, no tu dyskusje się toczą między samorządami. No oczywiście też w dużej mierze chodzi o pieniądze. No, ale dziękuję bardzo. Także no, na tyle chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że nikt nie myśli, tylko no, jest tam kilka problemów takich technicznych, jak tłumaczą i wyjaśniają, że no, trzeba te wszystkie problemy pokonać i wtedy rzeczywiście i karetki, i osoby, które chcą dojechać do szpitala od tego kierunku północnego będą miały łatwiej. Jeszcze jedna sprawa, taka podobna do tej, o której mówili przedmówcy. Jadąc od trapezu, od hali sportowej, ciężarówki jadą prawym pasem, wjeżdżają, dojeżdżają do skrzyżowania z ulicą Dekana i jest problem, bo zaczynają się przebijać na lewy pas, bo dalej... I tam jest też jest to nierozwiązane jakoś logicznie, znaczy, żeby... No to jest ten problem, że właściwie to już przy trapezie powinna być strzałka, że... Dokładnie. Że już się w prawo nie da. Znaczy, że się prosto nie da. Że się prosto nie da, że trzeba w prawo. Ja widzę kierowcy często tacy właśnie spoza miasta są zaskakiwani. A potem oni nagle dostają prawoskręt i co, jak oni chcą na wprost. Ale dobra, to zwrócimy uwagę na to po raz kolejny. No. Chociaż niektórzy sobie tam wtedy skracają, bo ci, co wiedzą, to już się ustawiają na tym pasie do lewego, a tacy na szybszych samochodach to się ustawiają na tym do prawego i potem na skrzyżowaniu wyprzedzają tych pozostałych. Taka też jest prawda. Ale oczywiście, tak jak pan ma rację, no tam jest takie miejsce kłopotliwe. Dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Miłego dnia, oczywiście, miłego tygodnia. Ostatnie 30 sekund, więc jeżeli jeden szybki telefon nam się zmieści, to go przyjmiemy, a jeżeli nie, a widzę, że nic nie mruga teraz. Szybki telefon, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie tej krzyżówki w Lipnie ten pas jest jeden. Tam nie ma wyciczonych dwóch pasów na skręt, czy na prawo skręt, czy na lewo skręt, czy prosto. Jest szeroki pas, ale to jest jeden pas. A jeden pas? Tak. A, i znaki są tylko dla jednego pasa. Nie ma znaków prawo-lewo. Strzałka świeci na prawo, ale nie ma wytyczonego pasa. A, dziękuję panu bardzo za tę informację, bo to zmienia postać rzeczy. Tak, a jeżeli by pan ten, to też to nie jest droga gminna, to jest droga powiatowa, więc nie z wójtem, tylko z starostą. Droga ulica Powstańców Wielkopolskich i dalej ulica w stronę Osiecznej, tak, to jest droga powiatowa. Natomiast ja mówiłem o wójcie w kontekście, czy on jako włodarz gminy na przykład tam składał jakieś wnioski do właścicieli drogi, nie? O to mi chodziło. Ale dziękuję, bo to rzeczywiście rozjaśnia sytuację, czyli tam nie ma tak jak w Kłodzie prawo i lewo pasa, tylko jest jeden szeroki i niektórzy pewnie się po prostu ustawiają na tym pasie obok siebie. Być może kiedyś tam były dwa chyba pasy przed remontem, ale w tej chwili został jeden szeroki pas i nie jest on rozdzielony, więc... Żadnego oznakowania poziomego nie ma. Tak. Okej. Dziękuję bardzo. Fajnie, że mamy takich słuchaczy, którzy nam tutaj wyjaśniają na bieżąco. Ja mówię, ta audycja jest mądra mądrością tych, którzy jej słuchają i którzy do niej dzwonią. I na nich oczywiście liczę także jutro i do końca tego tygodnia. 15 po 11 będę rozmawiał z radnymi Leszna, bo jutro mamy sesję. Także zapraszam też do wysłuchania tej rozmowy, a w temacie dla reportera słyszymy się jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.